Sezon na truskawki w pełni. I wielu z Was pewnie marzy o truskawkach z własnego ogródka, a nie z bazarku. I to nic wcale takie trudne, nawet dla tych osób, które nie mają własnego ogródka. W dzisiejszym odcinku powiemy Wam, jak pielęgnować i co zrobić, żeby nasze truskawki były piękne. Ostrzegam, mogę trochę podjadać podczas dzisiejszego odcinka, ale truskawki to moje ulubione owoce. I Wam polecam to samo. Nie oglądajcie tego odcinka bez miski dobrych truskawek. Ale zanim zaczniecie się nimi delektować, nie zapomnijcie dać suba i nacisnąć dzwoneczek, tak żeby nie przegapić żadnego odcinka Zielonej Szkoły Wokas. Gotowe? Zaczynamy! Truskawki to dla mnie symbol lata, a najpyszniejsze są te prosto z krzaczka. Oj tak, truskawki obok jabłek to chyba najpopularniejsze owoce w Polsce. Nic dziwnego. Te przepyszne owoce świetnie nadają się do wypieków, deserów, a nawet dań wytrawnych. Aż trudno uwierzyć, że powstały przez przypadek skrzyżówki dwóch rodzajów poziomek. W hodowli truskawek nie ma przypadków. Przejdźmy zatem do konkretów. Zacznijmy od wyboru właściwego gatunku. I nie mam tu na myśli odmian przemysłowych. Bardziej te domowe, balkonowe. A jest czym wybierać, bo odmian truskawek mamy ponad 2000. Zacznijmy od odmiany Kent. Charakteryzuje się wczesnym kwitnieniem, bo już od końca maja ma duże sercowate owoce. Inna wczesna odmiana to Honeyway. Jej owoce są aromatyczne i zdecydowane w smaku. Jest odporna na choroby i szarą pleść. A jeśli szukamy czegoś prostszego w uprawie, warto postawić na odmianę Elkad, która charakteryzuje się długim kwitnieniem, bo przez cały czerwiec, oraz słodkimi owocami. Ewa, widziałaś kiedyś białe truskawki? Takie niedojrzałe oczywiście. Nie, chodzi mi o odmianę ananasową. Jej owoce są białe z czerwonymi nasionkami. Przywędrowały do nas z USA i mają smak ananasa. Ja tam jednak w swojej domowej plantacji postawiłabym na polskie odmiany. I tu pojawia się moja ulubiona Polka. Odmiana polecana do uprawy ekologicznej. Ma duże, słodkie owoce o zapachu poziomek. Jeśli mowa o poziomkach, to posłuchajmy, co na temat matki truskawki ma do powiedzenia Sebastian Kulis. Poziomka. Nie wszyscy to wiedzą, ale poziomka jest matką truskawki. Truskawki powstały przez połączenie dwóch różnych poziomek, co oznacza, że tak naprawdę są w 100% tworem człowieka. Przez to też są o wiele bardziej podatne na różne choroby i ataki niż nasze rodzime, lokalne poziomki. Poziomka to bardzo łatwa w uprawie roślina. Może rosnąć na dosyć słabej glebie, w cieniu drzew, w cieniu krzewów, czy też na przykład na balkonie. Wybierając poziomkę do naszego ogródka, warto sprawdzić, co to za odmiana, ponieważ istnieją odmiany poziomek, które kwitną i owocują cały sezon. Nie wiem, czy wiecie, ale z poziomek można zrobić najsmaczniejszy na świecie syrop. Wystarczy wypełnić słoik odrobiną poziomek lub dodać ich tak naprawdę trochę więcej, najlepiej 3/4 słoika. Do tego dajemy łyżkę miodu lub cukru. Mieszamy bardzo mocno. Dzięki temu, że poziomki naturalnie są miękkie i pełne wody, bardzo szybko zamienią nam się w syrop, płynny syrop, który możemy zjeść po prostu łyżką prosto ze słoika, dodać do lodów lub wymieszać z wodą. Obiecaliśmy, że truskawki można hodować na balkonie. A my słowa dotrzymujemy. Tutaj najlepiej sprawdzą się odmiany pnące, takie jak Albion. To odmiana wieloletnia, powtarzająca, a owocami będziemy mogli się cieszyć do późnej jesieni. Truskawki pnące są też piękną ozdobą naszego balkonu. Warto postawić na odmianę Pink Panda, ponieważ cechuje się pięknymi różowymi kwiatami. Świeże, pachnące truskaweczki na wyciągnięcie ręki. To jest mój cel na przyszły rok, Ewa. Ewa, jak i kiedy sadzimy truskawki? Przede wszystkim powinniśmy wybrać stanowisko nasłonecznione. W miejscu, gdzie nie dociera wystarczająco dużo słońca, truskawki będą narażone na choroby grzybowe, będą dojrzewać powoli i będą kwaśne. Truskawki najlepiej czują się w próchniczej, lekko kwaśnej ziemi. Dlatego warto wcześniej zmierzyć jej pH i dobrać odpowiednie podłoże. Nie sadzimy truskawek w miejscach, gdzie rosły wcześniej pomidory, ziemniaki, maliny, kalafiory czy kapusta. Pochodzące od nich grzyby mogą zaatakować korzenie truskawek. Sadzonki typu frigo, czyli takie, które przechowywane są zimą w chłodniach, sadzimy na wiosnę. Dawniej wykorzystywane było tylko w hodowlach przemysłowych. Dzisiaj coraz częściej widzimy je w naszych ogrodach.
Czy takie truskawki zakwitną w tym samym roku? Oczywiście, że tak. Jeśli posadzimy je od marca do czerwca, to pierwsze owoce pojawią się już 2 miesiące od posadzenia. I to mi się podoba. A co z sadzonkami zielonymi, tak zwanymi kopanymi? Dostępne są jesienią i wiosną. I w tym czasie możemy je sadzić. Jednak są z nimi problemy, ponieważ te posadzone jesienią mogą nam przemarznąć, a te na wiosnę niestety mogą się nie przyjąć. I plony nie są obfite w pierwszym roku, ale zaletą sadzonki jest niska cena. O jakich zasadach powinniśmy pamiętać, sadząc truskawki? Truskawki sadzimy w rzędach oddalonych od siebie o pół metra. Między poszczególnymi sadzonkami należy zachować odległość około 30 cm. Bardzo ważne jest też, żeby korzenie wsadzić pionowo do dołka. Zawinięte korzenie będą powodować wypychanie rośliny i może się to skończyć wyschnięciem krzaczka. Przed posadzeniem rośliny usuwamy chwasty z podłoża, a po posadzeniu ściółkujemy. O zaletach ściółkowania mówiliśmy w jednym z odcinków Zielonej Szkoły Wokas. Koniecznie do niego zajrzyjcie. Ewa, truskawki posadzone. Jak je pielęgnować, żeby owocowały najobficiej? Zaprosić zapylaczy do naszego ogrodu, na przykład poprzez postawienie domków dla owadów. To świetny pomysł, ale na kolejny odcinek Zielonej Szkoły Wokas. A wracając do truskawek? Jeśli wiosna i lato są suche, podlewaj truskawki zwłaszcza wtedy, gdy owocują. Najlepiej zrobić to zebraną wcześniej deszczówką. Pamiętając o tym, żeby nie podlewać pędów, ponieważ one są najbardziej narażone na choroby grzybowe. Ewa, a teraz mój ulubiony moment. Zbiory. Chyba wszyscy na to czekaliśmy. Jeśli wzięliście sobie do serca nasze dzisiejsze porady, to na pewno będziecie mogli się cieszyć zdrowymi i przepysznymi owocami. Truskawki zazwyczaj zbieramy zgodnie z ich procesem dojrzewania. Najlepiej robić to w suchy, słoneczny dzień. Te zebrane w dzień deszczowy zazwyczaj nie nadają się do przechowywania, ale musimy to zrobić, jeśli oczywiście są dojrzałe. A z tych mniej urodziwych możemy zrobić przepyszne dżemy i koktajle. Krzysiu, a co robimy z truskawkami po sezonie? Nawet mi o tym nie mów, bo już mi przykro. Ale słuchaj, mam dla Ciebie dobrą wiadomość. Po sezonie odchwaszczamy wszystkie krzaczki i obcinamy rozłogi. 2-3 tygodnie po owocowaniu przycinamy krzaczki, pozbawiając ich liści. I gdzie tu dobra wiadomość? Nie przycinamy liści tych truskawek, które owocują ponownie. Masz moją uwagę? Mamy odmiany powtarzające owocowanie. Na przykład odmiana Evita, która potrafi owocować aż do późnej jesieni, jeśli warunki jej na to pozwalają. A co z chorobami truskawek? Co im grozi? Najczęstszym problemem są choroby grzybowe i szara pleśń. Dlatego wybierajcie te odmiany, które są najbardziej odporne. Z biegiem czasu rośliny stają się coraz mniej odporne na choroby. Dlatego co 3-4 lata odświeżamy plantację. Nie tylko sadzonki, ale miejsce, w którym rosną. Jeśli w sezonie nasze truskawki zaatakują choroby albo szkodniki, musimy działać natychmiast. Wybieramy te preparaty, które są bezpieczne i używamy ich zgodnie z przeznaczeniem. Jestem miło zaskoczony. Hodowla truskawek na własne potrzeby? Nic skomplikowanego. A jaka może być satysfakcjonująca? Owoce z własnego ogródka? Już nabrałam apetytu. Dlatego nie przedłużajmy, przejdźmy do podsumowania odcinka. Po pierwsze, wybierz odmianę w zależności od czasu owocowania, przeznaczenia czy preferencji smakowych. Dostępne są też odmiany idealne na balkon czy do przetworów. Po drugie, przygotuj właściwe podłoże. Truskawki lubią próchniczą ziemię o lekko kwaśnym pH. Kilka tygodni przed posadzeniem nawieź grunt, a najlepiej zacznij go przygotowywać nawet rok przed planowaną uprawą. Po trzecie, truskawki kochają słońce i wodę. Bez tego będą kwaśne i mało soczyste. Dlatego zawsze sadź truskawki w słonecznym miejscu i podlewaj, zwłaszcza jeśli lato jest suche. Podczas podlewania unikaj zmoczenia liści, by roślina nie dostała szarej pleśni. Po czwarte, po sezonie przytnij krzaczki, chyba że masz odmiany owocujące ponownie. Odchwaszczaj je i obcinaj boczne pędy. Po 3-4 latach przenieś plantację na nowe miejsce i kup nowe sadzonki. Inaczej plon będzie coraz mniejszy. Ewa, to był chyba mój ulubiony odcinek Zielonej Szkoły Wokas. Nie dość, że poopowiadaliśmy o roślinach, to jeszcze mogłem w trakcie co nieco zjeść. Jeśli Wam też cieknie ślinka na myśl o zjedzeniu truskawek z własnego krzaczka, zaplanujcie przyszłoroczną uprawę. Nie zapomnijcie podzielić się w komentarzach, na jakie odmiany truskawek postawiliście. Pamiętajcie o subskrypcjach, a my idziemy zbierać truskawki. Widzimy się w kolejnym odcinku Zielonej Szkoły Wokas.